Hej, halo, siema, Blady z tej strony. Słuchaj, dzwonię, bo coś mi nie daje spokoju, nie? To jest kampania Battlefielda pierwszego. Wiem, temat świeży, niesamowicie, a to mi nie daje spokoju, wiesz, bo kiedy przeszedłem świeżo kampanię po tym, jak gra wyszła, to mi się całkiem podobało, okej, przeszedłem do multiplayera, gdyby nigdy nic. Ale po prostu wszyscy wychwalają tę grę, ja nie wiem, co się dzieje, po prostu wszyscy mówią, że to jest najlepsza gra na świecie. I ta kampania, Boże, jaki to niesamowity powrót do formy. Ale zobacz. Po Bad Company 2 wychodzi trójka, tak? Która jest po prostu tragikomiczna, jest żałosna. Ludzie pytają Dice, po co? Ludzie pytają why? I wielkie czasopisma. I później wychodzi czwórka i popełnia wszystkie te same błędy trójki. Liniowość, skrypty, nuda, tragedion. I na tym etapie już wszyscy mówią Dice, przestańcie robić tę kampanię. No i co zrobiło Dice? No przestało, tak? W Battlefront nie było kampanii. A ludzie pytają, hej, gdzie jest moja kompania? Ludzie są po prostu durni. Albo po prostu zauważyli, że okej, gdyby chociaż gra nie była beznadziejna, gdyby to multi było dopracowane, to może by nie było tyle płaczu o brak kampanii single player. Ale okej, teraz DICE i EA podchodzi do zrobienia kampanii single player w Battlefieldzie pierwszym. Wiesz co, ja ci opowiem ogólnie, jak idzie ta kampania, żeby to miała to moja historia ręce i nogi. Tak, jak wkładasz ogólnie płytę do napędu, to gra od razu ci odpala taki wstęp, preludium, nazwijmy je, w którym ma ci wprowadzić ten klimat pierwszej wojny światowej. I on to robi całkiem zgrabnie, bo tutaj będziesz trzymał kontrolę nad różnymi żołnierzami. Jak giniesz, przechodzisz, jakby kamera przechodzi w buty następnej postaci, którą kierujesz. Jakby odczuwasz tę panikę, ale wiesz, to jest problem. Oni mówią po polsku. Nie mówią po polsku tak bardzo, że mam autentyczny zapis mojej pierwszych minut gry, w których musiałem zapauzować grę, wejść do opcji, zmienić tam język i dopiero mogłem grać dalej. Słuchaj, jak już się przemieszasz w tym świecie i chłoniesz ten klimat, to zaczynasz oczekiwać już na samym wstępie bardzo wiele. Obserwujesz działania tych piekielnych wojowników Harlemu, to był oddział czarnoskórych żołnierzy na pierwszej wojnie światowej. I no i dowiadujemy się, że właśnie nasz bohater trafił do szpitala i jakby on opowiada nam o tym, że dzieją się inne historie. Że jakby on nam opowiada o tym, że są ludzie, którzy będą nam opowiadać historię. I gra to jest właśnie zbiór takich pięciu bardzo długich historii. Niesamowicie, wiesz, prawie godzina mi się także wow, poszali naprawdę, jak im się udało z tymi wszystkimi milionami zrobić tak ograniczony budżet i zrobić tak dużo, 5 misji godzinnych. Ja zacząłem od kampanii czołgisty, który dowodzi czołgiem nazywanym Black Bess. I naszym zadaniem jest przełamać linię frontu, przynajmniej tak mi się wydaje. Później jakby cały sens tego, co nasi bohaterowie robią, się rozmywa. No ale najpierw mamy zdobywać kolejne punkty, mamy po prostu otwarty teren, przemieszczamy się, widzimy te zgliszcza, widzimy zwłoki. Klimat jest taki, jaki być powinien, jaki byś oczekiwał od gry, która się dzieje na frontach pierwszej wojny światowej. I czujemy potęgę tego naszego czołgu, czujemy, że to jest naprawdę wielki kawał stali, który może wyrządzić naprawdę wiele złego. Niestety wrogowie są tępi. My do nich strzelamy, oni nic. Jedzie na nich czołg, oni nic. Są oczywiście miejsca, w których są preskryptowani, ale patrz, patrz na to! Ja szczelam do niego i on nie ucieka. Ja nie rozumiem. Naprawdę, czemu tak prosta rzecz jak przygniecenie ogniem? Na szczęście jest spora duża destrukcji, która powróciła z Bad Company 2. Tutaj nawet możesz zobaczyć, że ja w ogóle strzelam w budynek, żeby zburzyć jego część i stąd atakuję czołg, który jest po drugiej stronie. Jestem tak zajebisty. To jestem ja właśnie. Tak jak gram. Widzisz, ja myślę, jak gram. Nie to, co ty. Ja spokojnie tutaj przymierzyłem sobie elegancko, raz, drugi strzeliłem flagę na ostrzegawczy strzał, tak? W grze mamy sporo skradania się, co mnie całkiem zaskoczyło. Skradanie jest ogólnie stworzone dla debili, także powinno ci się podobać. Zasięg widzenia wrogów jest minimalny, ich słuch nie istnieje. Mają pamięć złotej rybki i bardzo szybko zapominają, że ktoś zabił jego przyjaciela. Czas reakcji? Żaden, to jest polska policja. Po prostu możesz ich atakować jak ci się podoba i póki naprawdę się nie starasz, to oni cię nie wykryją. Jednocześnie, no to sprawia to przyjemność, jako taka mini sekcja. Tylko, że ta sekcja się później wydłuża i wydłuża, i prawie w każdej kampanii jest sekcja skradania się. Są lepsze sekcje, są gorsze. Mi się w tej kampanii czołgisty bardzo podoba moment, kiedy walczymy ramię w ramię z czołgiem. Czołg ma solidne ramię, ale też trzeba go ochraniać. I tutaj właśnie widzisz tą taką wielką walkę na dużą skalę. Ja oczekiwałem, że na koniec będzie bitwa, gro! Jestem już tak rozgrzany, tak mi jest dobrze, tak mi się to podobało. Daj mi teraz wielką czołgową bitwę, ale ona nigdy nie następuje. Mamy taką rozgrzewkową, mini bitwę. I co? I nie dostajemy nigdy wielkiego pojedynku wielu czołgów na jakichś bagnistych polach. Ale mówię ci, mnie najbardziej rozbroiło właśnie to, że gra powiedziała, hej, odbyła się wielka bitwa.
tylko ci jej nie pokażemy. To jest tak, że wiesz, że oni mają silnik, który może. Oni potrafią, oni w mapach multiplayer są naprawdę wielkie odległości, wiele pojazdów, wielu wrogów. Ja wiem, że, nie, że to pewnie nie jest to samo, ale oni mają możliwość, więc nie wiem co, wyjdzie DLC później? Po prostu to jest, wiesz co, to jest tak jakbyś poszedł, nie wiem, do włoskiej restauracji, tak? No dobra, ty nie chodzisz, bo jesteś biedny. Ale powiedzmy, żebyś poszedł do włoskiej restauracji, to ja ci powiem, co się dzieje. Czekasz 45 minut na jedzenie, albo i dłużej. Ona w końcu przychodzi i koleś pyta, czy chce pan świeżo mielonego pieprzu z takim wielkim młynkiem. A ja się pytam, co kurwa na kuchni nie było, dawaj wszystko. Także wielka szkoda, bo myślę, że tutaj ta bitwa czołgowa to był naprawdę bardzo fajny akcent na koniec. W drugiej kampanii wcielamy się w lotnika, który jest heheszkiem. I dowiadujemy się bardzo wcześnie, że on jest heheszkiem i on nam tę historię tak opowiada tak z przymrużeniem oka. I to jest całkiem fajny zabieg. Ja lubię takich narratorów, którym nie do końca można ufać. On tutaj nam przedstawia się, jakim to jest super wojownikiem. Ilu to on nie zestrzelił tych innych samolotów wroga. Jak to on toczył niesamowite pojedynki. I nawet kiedy ta historia się kupy nie trzyma, bo na przykład tam w pewnym momencie zeskakuje w ogóle z płynącego sterowca do wody kilkaset metrów pod sobą i na niego, no cóż, siła na napięcie powierzchniowe wody to nie dla niego, nie? I tak myślisz, hej, to nie ma sensu, a cię mówię, że to nie ma sensu. Ja tak, skąd wiesz, że właśnie to powiedziałem? I to jest tak jak w Gunslinger. Wiesz, co to jest Gunslinger? To jest świetna polska gra, w której narrator w trakcie historii zmienia wersję, w której on nie wszystko pamięta, w której on coś przekręca, popisuje się, sprawia, że w tej opowieści jest lepsiejszy, niż było naprawdę. Więc tej sekcji można właśnie wiele wybaczyć. Ja dalej mówię o Gunslinger, tak? Skup się. Mówiliśmy o jednej grze, teraz mówiliśmy o drugiej i teraz wracamy do Battlefield 1. I to mi się całkiem podobało, ale jednocześnie nie myślę, że każda kampania tu powinna dostawać rozgrzeszenie na każdy debilizm i brak realizmu tylko dlatego, że to jest czyjaś historia. Tu to działa, bo to nam opowiada ten ziomek Heszek. I jeżeli co, każda gra by mogła tak dostawać darmową przepustkę, co Adam Jensen na początku Deus Exa mówi: słuchajcie dzieciaczki, opowiem wam o co nie prosiłem. I od tego momentu w grze mogą się pojawiać znikąd jakieś sekcje nierealistyczne, czy wykraczające poza realizm nakreślony w samej grze, czy wyciągnięte zupełnie znikąd, bez sensu, wersja ma być nieskładna, niespójna, no chyba nie. Tutaj mówię, to działa, klimat jest całkiem zabawny, właśnie taki... że nie możemy do końca wierzyć w jego opowieść. Super jest krótka sekcja skradania się przez ziemię niczyją, bardzo mroczna sekcja klimatyczna, którą łatwo sobie zepsuć, jeżeli tam będziemy strzelać. Także jeżeli dotrzesz do tej misji jakimś cudem, to spróbuj tam się skradać, ok? Najgorsze, ale najgorsze jest to, co spotyka nas w rozdziale trzecim, gdzie spotykamy włoskich RDT. I to jest historia braci, opowiadana przez właśnie jednego z tych braci, który opowiada to wiele lat po wojnie swojej córce. I pomysł jest fajny właśnie, żeby pokazać, że on w końcu się zebrał, żeby komuś opowiedzieć tę niesamowicie dramatyczną historię. Tylko jest pewien problem. On opowiada to tak. No i słuchaj córko, wtedy ubrałem wspomagany strój, pancerz zajebistości, wziąłem niebotycznie ciężki karabin ręczny, chłodzony wodą, którego nie powinienem w ogóle mieć siły dźwignąć. Ale wiesz co? Jeszcze sobie wziąłem kilka pasów amunicji do tego ustrojstwa i siałem rozpierdol! Jak? Jak? Ta misja nie ma sensu. On ma w ogóle rękawice mistrzowskiego cechu niedźwiedzia z Wiedźmina. On jest Geraltem, to jest Geralt z karabinem maszynowym. Nic nie jest w stanie go powstrzymać. Po prostu on sieje taki dziki rozpierdziel tam, headshot za headshot. On tak to opowiada córce. To był headshot za headshotem, mała. Bang, bang, po prostu rzezałem ich bez litości. Byłem niezniszczalny. Tylko on dostał przydział na ten pancerz. Nikt oprócz żaden z jego kompanów nie dostał. On ma ten niepotycznie ciężki KM, ale wiesz co? Pistolet maszynowy jeszcze miałem. Pewnie. Super, zajebisty pistolet maszynowy też miałem, bo miałem po prostu tyle swobody jeszcze, tyle miejsca na plecach, że wszystko mi się tam zmieściło. Ta sekcja, po prostu który weteran by na przykład opowiadał to w ten sposób swojej córce. On, ale byłem zajebisty, nikt tak nie opowiada, jest tak niesamowita rozbieżność pomiędzy tym jak klimatem, który chce stworzyć ta misja, a tym jak to wygląda, żaden weteran opowiadając o swoich dokonaniach nie powie ci, ale byłem zajebisty, jak ja ich rozwalałem.
A tutaj po prostu siejesz tak dziki rozpierdziel i wbijasz nóż zarazem, mordujesz 1000 osób, wbijając im nóż w podbrzusze, bo ten pancerz w żaden sposób nie ogranicza twojej mobilności. Po prostu siejesz tak dziki rozpierdziel, że jakikolwiek klimat do tej pory stworzony w tej grze się rozpada. Ale wiesz co, masz jeszcze pod górę szturmować, dostajesz artylerią w pysk i ty masz dalej szturmować, niszczysz pojazdy, biegniesz w tym pancerzu, z tym KM-em, z tą amunicją pod górę. Pod górę biegniesz z tym. To ma sens żadnego. Czy ta gra to był pastisz? Nie zauważyłem do tej pory. Więc czym jest ta misja? Czym jest ta gra? Po prostu czy oni w pewnym momencie chcieli robić z tego Bad Company, ale tylko w tej misji im to wyszło? Po prostu, o mój Boże. I ten ziomek jeszcze mu mało. On wchodzi na działko przeciwlotnicze, sieje srogi rozpierdziel. Używa go sam oczywiście. I córka pyta, dalej miałeś strój zajebistości? Pewnie maleńka, nic go nie mogło zarysować. I oni w końcu wiedzą, co pomoże, jaka jest jedna rzecz, która może mu zaszkodzić. Uderzają go samolotem w twarz. I dopiero to sprawia, że on dostał ten samolotem, że mu poszedł rzemyk. O chuj, po rzemyku. I po sprawie. Wiesz, co się dzieje, jak on zdejmuje hełm i przyłbicę po tym wszystkim? Po tym wszystkim, po tym jak on wysadzał pojazdy i tam była eksplozja, paliwo, ogień, sadza, śmierć i krew. On zdejmuje hełm i przyłbicę, on dostaje tym samolotem we twarz. On zdejmuje hełm i ma idealną kurwa fryzurę. Ja nie mam takiej fryzury jak wychodzę z domu, a on wygląda jak bożyszcze tłumów. Kumasz? Czy ty kumasz ten debilizm? I on myśli, nie mam rzemyka, nie ma opcji, zdejmuje cały strój. I później zdobywasz jakiś zamek i to jest tak tragicznie słaba sekcja, bo to w ogóle nie ma sensu. Ty myślisz, że potem ten zamek chociaż będziesz bronił, że będzie jakaś fajna sekcja z tego, tak? Bo tam widziałeś wcześniej jakieś tam karabiny maszynowe, jakieś działa rozstawione. Nie, zdobywasz zamek, koniec. Co za tragiczna misja. Następnie poznajemy młodego przydupasa i starego ziomka. I ich zadaniem jest zająć nabrzeże, pas nabrzeża. I my tutaj sterujemy ogniem z dział w takiej krótkiej sekcji na początku i myślisz sobie wtedy tak, słuchaj, znaczy może ty nie myślisz, ale ja tak sobie myślałem, że okej, w końcu będzie jakieś współdziałanie albo z zespołem, albo będziemy wzywać ostrzał z nabrzeża, na nabrzeże, kiedy będziemy tutaj sobie walczyć, będzie jakaś doza, nie wiem, taktyki w grze wojennej, ale nie, nic z tego oczywiście, musimy przeprowadzić szturm i gramy właśnie jako ten stary ziomek i on jest doświadczonym żołnierzem, więc ja specjalnie grałem jako taki odważny zawadiaka, tutaj atakowałem tymi okopami, szturmowałem, dobijałem rannych, ponieważ, no wiesz, chciałem zmotywować jakoś tych swoich żołnierzy, zmobilizować, bo oni atakują tylko wtedy, kiedy ty atakujesz, jakby, no właśnie, jakbyś ty grał, no to pewnie by wszyscy zostali na plaży, tak, bo tylko kucasz za skrzynką i nic nie robisz. Ale ja nie, ja szturmowałem cały czas, tutaj masz szarże na bagnety, masz walkę okopową i to ma być niby wielka inwazja i ofensywa, a naraz walczysz może z 4 przeciwnikami, co trochę odbiera jakby ten cały nastrój tej, odbiera nastrój sytuacji, po prostu nie wydaje się tak poważne, ale oczywiście możesz sobie dorobić tej klimatu właśnie, a to atakując, oznaczając wrogów, skupiając się, żeby używać tej właśnie broni z zamkiem czterotaktowym, czy to broni snajperskiej, bo używanie cały czas broni automatycznej wiele odbiera. W kolejnej misji tych Australijczyków, gdzie jesteśmy gońcem i tak masz młodego ziomka, przydupasa, czemu nie grasz to jako młody przydupas? Przerasta mnie to, że ktoś przydzielił funkcję gońca staremu, doświadczonemu weteranowi wojennemu, co? Czyli tak, jak on zginie, tak, po pierwsze tracimy gościa, który wiele przeżył, mógł jeszcze wiele innych nauczyć. Tracimy doświadczonego dowódcę, tracimy symbol narodowy, więc nasz PR leci na łeb, na szyję. Ogólnie misja założenia ma fajne, bo w mieście mamy po prostu dostarczyć wiadomość. Nie musimy w ogóle wiązać wrogów walką. Te walki się gdzieś tam toczą, a my przemieszczamy się pomiędzy posterunkami, przekazując wiadomości. Na nieszczęście tej misji jest miasto jest strasznie małe i możliwości tej właśnie nawigacji nie ma aż tyle, jakbyśmy chcieli, żadnej dywersji. Szkoda. Później mamy obowiązkową sekcję skradania się. I znowu, wrogowie są debilami, my im wbijamy saperkę w aortę. Ale to mi jakoś sprawiło przyjemność. Mamy ziomka, mamy jego kciuk. On ma tak fantastyczny kciuk, kiedy się skrada, bo każda postać ma swoją dłoń w tej grze, na całe szczęście. I kciuk naszego bohatera, no jest rewelacyjny. Z takim kciukiem ja mógłbym każdą grę przechodzić. Patrz na niego. To jest najlepszy kciuk, po prostu najlepszy. Także skradamy się. Oczywiście później w grze następuje oskryptowany moment, w którym muszą nas wykryć. I toczymy batalię na szczycie takiego zameczku. Ale my sobie toczymy te baterie z pistoleciku i dla mnie ta misja była fajna, kiedy trwała, ale jak się dowiedziałem, że to jest ostatnia misja
tej kampanii, no to się rozsierdziłem, bo ona nie ma tego jebnięcia, ona jest w porządku i tyle. I myślisz sobie, co gdybym grał w tę kampanię jako ostatnim, miałbym najgorsze zakończenie w historii. Na całe szczęście moim zakończeniem była inna kampania, bo ta kampania piąta, bardzo wychwalana, kampania Beduino, które gramy jako pani Beduin, a narrację tego, co się dzieje na ekranie, zapewni nam T.E. Lawrence, tak, ten Lawrence z Arabii. Bardzo ciekawa i barwna postać w historii I wojny światowej, jak i nie całej ludzkości. Ogólnie opowiada właśnie o tym narodzie, jak on jest wyjątkowy, jak oni partyzancko walczą. I jest misja w grze, która jest fenomenalna i szkoda, że cała gra taka nie jest. Tutaj mamy trzy obozy, które możesz zaatakować, jak tylko się nam podoba. Możemy, co prawda, użyć tam dużo przemocy, a jak w ogóle zdobędziemy czołg, to skracamy tę misję niebotycznie i jakby gra mówi, ale miałeś się skradać i ona nie potrafi się przeciwstawić w żaden sposób. Ale jeżeli się sam wkręcisz, jeżeli narzucisz sobie pewien styl gry, jeżeli narzucisz sobie tempo, to ta misja ci daje narzędzia i klimat i okoliczności, które pozwolą ci to rozegrać w taki bardzo fajny, skryty, cichy, taktyczny sposób. W misji mamy zabić trzech oficerów i zdobyć od nich informacje. Mi się udało zabić ich trzech nożem, co sprawiło mi wiele frajdy, skradanie się. Jeden mi fajnie wsiąkł w framugę okienną. W innym momencie już prawie mnie wykryto i wysłano strażnika, żeby na mnie zapolował, ale wbiję mu kinżał w dupkę. Poczułem bardzo fajny klimat tej misji, nie tylko przez to, że mogłem kogoś gnąć kinżałem w dupkę, ale że była to taka doza swobody, że były patrole, które podróżowały pomiędzy obozami, że mieliśmy tę noc i ta pustynia wygląda tak świetnie. I ta misja sprawia mi naprawdę bardzo wiele satysfakcji i frajdy. Potem jednak po tej misji mamy taką pokazówkę, że nasza Beduino biegnie do płonącej wioski, żeby uratować T.E. Lawrence i mi tam brakuje misji. To jest tak, jakby gra ustawiła wszystko, żeby tam później była walka w tej płonącej wiosce, żeby odnaleźć tego T.E. Lawrence, ale nie. Mam pokazówkę, jak ona dojeżdża i ona go znajduje, ucieka. To jest tak, jakby tam, wiesz, jedzenie, pieprz, knajpa. Okej. Okay. Wiesz, ile kosztuje taka pieprzniczka? Chciałem sobie kupić dla żartu. No, pieprzniczka duża, nie? 200. Komasz? 200 za durną, drewnianą pieprzniczkę. A w ogóle w sklepie był pieprz wewnątrz tej pieprzniczki. Więc trochę upieprzyłem podłogę. Dobra, mniejsza o to. Pociąg. Trzeba zniszczyć pociąg. I rozpoczynamy misję, którą w ogóle ja przez to, że miałem tak dobrą broń z poprzedniej misji, byłem w stanie zrealizować, nie ruszając tyłeczka z miejsca, gdzie ta misja się zaczęła. Ja siedziałem na górce, strzelałem z Uber Gun do neptków i praktycznie zakończyłem, mówię ci, całą misję z miejsca, w którym zacząłem. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ja się bawiłem fajnie. Później mamy misję, w której niszczymy wspomniany pociąg. I to jest taka misja, że trzeba kąsać go, trzeba atakować, być w ciągłym ruchu. Ja nawet specjalnie sobie narzucałem tutaj taki bardzo zawadiacki styl gry, w którym właśnie ostrzeliwałem przez chwilę ten pociąg z działa, słyszałem, że namierzają już tam artylerię czy moździerze z pokładu tego pociągu i znowu trzeba było uciekać. Słyszysz gong taki bum, taki reaperowy trochę, jak z Mass Effect'a. Uciekasz i przemieszczasz się, ci Beduini tam walczą i wrogowie się wylewają z tego pociągu, ty przeskakujesz przez mur, myślisz, haha, uratuję swojego kolegę, już go szturmuje wróg i jest za późno, zawsze jest za późno. Myślisz sobie, dobra, pewnie tylko jeden czy dwóch. Nie, ich jest mnóstwo, więc spierdziela. Oni strzelają jak stormtrooperzy z Gwiezdnych Wojen. Bardzo fajna misja. Oczywiście znowu szkoda, że nie można w jakiś sposób dowodzić oddziałem, nie można im powiedzieć, hej, pomóżcie mi, olalalala na mnie. Nie wiem, czy Beduini nie robią lalalala jak atakują. Ale klimat jest bardzo fajny. To jest bardzo trudna w ogóle misja. I jako podsumowanie całej gry dla mnie zadziałała. Dużo się działo, były eksplozje, była krew. Miałem swój po prostu przemocowy fix. Wiadomo, gry niszczą dzieci, im umysły wypaczają. Także dla mnie okej. Okay. W ogóle multiplayer to jest to, po co się włącza Battlefield. Jeżeli gra ci się podoba jako kampania, to fajnie, nie musisz niesamowicie z tego tłumaczyć. Ja uważam, że jest po prostu w porządku. Uważam, że daj stać na wiele więcej, co pokazali, że mają możliwość. Chciałbym, żeby rozwijali kampanię single player przez DLC, a nie tylko na przykład wypuszczali nowe mapki do multiplayera. W ogóle ze Szczepanem teraz sporo gramy w multiplayer i myśleliśmy, żeby cię zaprosić do grania, ale w końcu pomyśleliśmy, że tego nie zrobimy. No nie obraź się, nie? Także no, chciałem się z tobą podzielić swoimi spostrzeżeniami co do Battlefielda pierwszego, więc jak kupisz, to twoja sprawa i ten. Pozdrów mamę.